Dziewczyny mówiły, że ludzie im nie dokuczają. A ja powiem teraz, wybaczcie, że użyję tego zwrotu, że termin ty daunie, albo że ktoś jest zdauniony, że jeździ zdaunionym samochodem, w polskim języku na ulicy się słyszy. Dokuczają wam ludzie, Jasiu? Mi? Jeżeli ja ostatnio jechałem autobusem, nie? To w domu. Albo wracam skądś tam z jakiejś tam grupy zespołu czy coś i spotykam po kapijanek koleżę, który mi bo ty dawni, ty się wypchaj tym hamburgerem, ty czym tam, ty chyba nie powiem jak. A ja powiedziałem kilka słów, no i odszedłem. Bardzo dobrze. Bo ja nie będę tolerował takiego chamstwa za przeproszeniem, który mnie tak właśnie no, traktuje. Ja chcę tylko pokazać, że mogłem pojechać z Przemkiem, pokazać im, że ja jestem też wśród nich. Okay. Że oni mogą, jeżeli będą mnie pokazywać palcami, to ja przepraszam bardzo, ale to zlecała na nich, a ja po prostu będę odbiegał takich ludzi, bo ja takich ludzi nie lubię. Panowie, a jak jest z wami? Czujecie się, macie takie sytuacje, że ktoś wam próbuje pokazać, że jesteście gorsi? No to ja miałem tak w szkole, dwójce to było tak, a ja byłem jako nowy uczeń w szkole i tam takich chłopaków do mnie, chodź do łazienki, włóż teraz rękę do sedesu. No co ty ja tego nie chciałem zrobić i nie zrobiłem. Tata mnie obronił z tym, a powiem tak na serio, no to sobie z tym radzę, ale w szkole chodziłem, to miałem. No dokuczali, popychali, powiedzieli coś na mnie, palcem dotykają, to jest dla mnie nieprzyjemne. No wyobrażam. Potem pojechałem Przemkiem i tam takie momenty, gdzie ja płaczę tym od tego, to mnie w ogóle nic ma, to mnie w ogóle nie obchodzi. Ja odchodzę i tyle. Bardzo dobrze. A mój przyjacielu z Kalifornii, jesteś tu? Jestem. A powiedz mi, a jak jest z tobą? Skąd twoim zdaniem, bo widzę, że obserwujesz świat bardzo wrażliwie. Skąd twoim zdaniem takie zachowania u ludzi, że was obrażają, że was spychają na margines, że jak was nie akceptują? Jak chodzi o mnie, to ja powiem o sobie, że mnie to w ogóle nie wytykają palcami. No, że ja jestem tak jakby, nikt się do mnie tak nie zwraca. Do mnie nikt. A to dlatego, że masz szczęście, czy dlatego, że dlatego, to nie jest że problem? Ja mam szczęście. No, widzisz. No. Bo koledzy, jak opowiadają, to bywa różnie. Przemek, tak tytułem końca, żeby też nie kończyć patetycznie, ten program coś zmienia? We mnie? Czy nie, w nas? Nie, w sposobie postrzegania odrębności. Polacy nie jesteśmy czempionami w akceptacji. Okazało się, że jest lepiej niż myślałem, wiesz? Bo ja pamiętam, jakie mieliśmy wielkie obawy przed premierą pierwszego cyklu i ja naprawdę baliśmy się, że może być słabo. Natomiast okazało się, że Polacy też mają chyba taką potrzebę, żeby dać dobre energię. I owszem, zdarzają się rzeczy złe, ale ja to traktuję jako patologię. Myślę, że najważniejsze, co daliśmy ludziom, nam, jako plemieniu, jako społeczności, to jest to, że dzięki temu programowi udało nam się oswoić pewnego rodzaju lęk społeczny. Bo ludzie bardzo często mówią o tym, że czasem obawiali się podejść, nie znając, ale to jest strach przed nieznanym. I dzięki Down the Road dwóm sezonom, dzięki Jankowi, Szymonowi, Adamowi, dzięki dziewczynom, ten lek został jakoś oswojony i ludzie ich pokochali. To jest, wydaje mi się, najważniejsza rzecz, którą ten program dał i którą my mogliśmy ludziom dać od siebie, prawda? Tak. Znaczy ja prawda. Powiem wam szczerze, panowie, i to mówię... I ty, Przemek, to w tę kamerę. A, dziękuję. Ty dostałeś tę kamerę, bo ja przegapiłem. Tak, to dzięki wam. No, dzięki. Poczekaj, poczekaj. Ale wiesz, ta telekamera powinna stać u was. Gdzie ona jest? U Przemka. No jest u Przemka. No, czyli kasa i telekamera, no. Ale jakoś nie jestem zły, że on ma tą telekamerę. Nie jesteś zły? Bo ja ostatnio jedną kobietę poznałem w życiu Przemka. Jedną? Tak. Poza Martyną? Poza Martynin tak na żywo nie widziałem. Nie pokazał ci Martyny? Jeszcze no, nie, się obawia, ale że pokazał po prostu... mi na kamerce na wyjeździe. Okay. Jeszcze, a jeszcze inną kobietę poznałem w życiu Przemka. Ja nie wiem, czy Przemek chce, żebyś o tym mówił. Chcesz chyba. No mów. To jest mama Przemka. Ja znam mamę Przemka. Przecież Przemek o tym wie.